Witam, to Czajkus z blogiem blog.czajkus.com. Mamy dzisiaj 26 kwietnia 2015 roku i spotkaliśmy się na wielkim teście pigwówek. Razem będziemy degustować, ile nam wyszło? 68 pigwówek. Tutaj jest ze mną, jestem ja, Czajkus, moja siostra Dominika i Łukasz Gołębiewski z portalu spirits.com.pl i redaktor naczelny magazynu Aquavita. Ja też jestem w redakcji, także część składu redakcyjnego będzie odpowiedzialna za to wydarzenie. Nie pozostaje nam nic innego, jak po dzisiejszym spotkaniu wciągnąć do redakcji jeszcze do mnie jako eksperta od pigwówek. Tak. I tutaj kolega jest z nami, kolega Zbych, który tutaj właśnie nalał nam zupełnie Zbych na ślepo. Zupełnie na ślepo. Zupełnie na ślepo 10 pigwówek w pierwszej turze. Jak widzicie, tutaj kolory są no zupełnie od, prawda, słomkowej numer 3 do piątki, która no jest ten ciemna wiśnia, tak? Tam jest jakiś taki brązowy lekko. W każdym bądź razie mamy, tutaj mamy pola od 1 do 10, kieliszki są numerowane. I teraz będziemy, za chwilę przystąpimy, prawda, do degustacji i oceny tych pigwówek w skali od 1 do 10. W ślepym teście. W ślepym teście. W pierwszej turze, no pierwsza, jeszcze jesteśmy wszyscy świezi i chętni. Ale no, dobrze. Dziękuję za uwagę, spotkamy się za kilka turów.